Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Ostatni update w No Man's Sky'u wprowadził troszeczkę zamieszania. Pojawiają się pytania, jak zbudować statki, o co chodzi w kreatorze statków. Spróbuję dzisiaj troszeczkę rozjaśnić sprawę. W pierwszej kolejności, co potrzebujemy? Oczywiście potrzebujemy odpowiednie komponenty do statku. Te, z których chcemy je zbudować. Jeżeli szukacie myśliwców tutaj, tak jak w tym wypadku ja sobie chciałem zbudować coś na bazie mojej igiełki, którą rozłożyłem na części, z której zabrałem kadłub. Najlepiej udać się do stacji Wykenów, jest tam najwięcej myśliwców, najłatwiej zdobyć. Jeżeli dana część się nie pokazuje w konkretnej stacji, być może nie ma akurat SIDA tego statku w tej galaktyce, nie o galaktyce, tylko w tym systemie gwiezdnym, więc po prostu sobie skoczcie do innego i poszukajcie tam. No i teraz tak. Jak zdobyć części? No wspominałem o tym w poprzednim materiale. Możecie spokojnie je sobie za darmo zdobywać na planetach, szukając rozbitych statków. Możecie też te statki kupować. Przyleciał akurat myśliwiec, sobie go kupimy. Co prawda mam wszystkie te części, z których on jest złożony, ale to nic. Kupimy sobie kadłub. Znaczy się inaczej. Kupimy oczywiście cały statek, ale wydobędziemy z niego kadłub, ponieważ zarówno skrzydła, jak i silniki już mam. I teraz tak, istotna sprawa. Tak jak zawsze szukaliśmy jak najwyższej klasy statków, w wypadku statków na części wiadomo, że jak najlepiej kupić statek. No najtaniej, nie? Także tutaj wyjątkowo szukamy klasy C, żeby jak najmniej zapłacić. Klasa A to chyba już było około 16 milionów, jeżeli się nie mylę. Więc no różnice są spore. I tak, wybieramy sobie nasz statek. Ej, czy ja mam te skrzydła? Chyba mam. Jeszcze nie wiedziałem, że one mają dopalacz. Dobrze. Wybieramy sobie nasz statek. Sprawdzamy, czy nie ma czegoś fajnego. Czasem można ulepszenia klasy X, czasem ulepszenia klasy S znaleźć, więc jeżeli takowe by posiadał, no to po prostu je wymontowujemy i sobie wrzucamy do plecaka, żeby niepotrzebnie nie kupować już takich ulepszeń, nie? Jak już mamy model, z którego części nas interesują, rozpoczynamy analizę odzyskania. Wydobujemy moduł. I teraz tak. Jak już mówiłem, zarówno skrzydła i silniki z tego modelu mam, także weźmiemy sobie kokpit. Oczywiście wszystkie rzeczy, które były na statku, tracimy, więc warto tutaj byłoby, co chcemy przenieść, co chcemy wymontować, tak jak wspominałem, żeby później nie płakać, że zezłomowaliśmy jakiś statek z zajebistymi ulepszeniami. Kiedy już mamy wszystkie elementy statku, musimy się udać do tego gościa i zakupić moduły ulepszające. No ja tutaj przed chwilą kupiłem, dlatego nie ma. No i oczywiście
w zależności od tego, jakiej klasy statek chcemy zbudować, no chyba wszyscy będą chcieli zbudować S-kę, więc kupujemy reaktor klasy S. Tutaj kosztował około 10 tysięcy, przepraszam, nie milionów, około 10 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Czy to jest dużo? Bo ja wiem, no myślę, że rozsądnie, jeżeli mamy farmę nanitów, no to nie jest on z pewnością jakiś wielki problem. No i w tej chwili jesteśmy gotowi do budowy. Na chwilę obecną możemy zbudować 3 rodzaje statków. Explorera, myśliwiec i transportowiec, czy też jak go tutaj nazwali, wozidło. I teraz tak, transportowiec i myśliwiec składają się z kadłuba, reaktora, skrzydeł i silników. Explorer tu się troszeczkę różni. Nie ma on silników. Czemu? Ponieważ silniki są w kadłubach, czyli kadłub montujemy razem z silnikiem. Za to mamy lewe skrzydło i prawe skrzydło, czyli możemy sobie zbudować typowy szybowiec, tak jak tutaj, coś w stylu ważki. Ewentualnie dać 2 różne skrzydła, żeby ten statek był trochę bardziej niesymetryczny. Ale ja mówiłem, że chcemy zbudować myśliwiec, więc weźmy tutaj, zacznijmy od myśliwca. Oczywiście rdzeń reaktora, klasa S, kadłub, skrzydełka, no i silnik. Mniej więcej tak bym chciał, żeby mój statek wyglądał. Oczywiście jeszcze możemy go pomalować i tak dalej, więc jak najbardziej to zrobimy, ale nim przejdziemy do malowania, zdobienia i tak dalej, nie mamy pojęcia, jakie on ma statystyki. Spokojnie możecie nacisnąć konstrukcja, jeszcze tego statku nie budujecie, w tej chwili po prostu go wam pokazuję. Zastanawiam, gdzie są floty ulepszone, bo tutaj ich nie widzę. Na S przypominam, że powinien mieć 4. No i mamy potencjał obrażeń 414, siła starszy 219, manewrowość prawie że 500. Spójrzcie, co się stanie, jak zmienimy kadłub. ...395, 270, 490, czyli te trzy statystyki nam się zmieniły. Zmienił nam się potencjał obrażeń, zmieniła nam się siła tarczy i zmieniła nam się manewrowość po wymianie kadłuba. Wróćmy do kadłuba, który chcieliśmy. Jeżeli wymienimy skrzydła, podobnie. Potencjał obrażeń, siła tarczy i manewrowość nam się zmieniają. Na tych skrzydłach ma jedną z lepszych manewrowości myśliwiec. Zobaczcie, że dochodzi do 600. Za to potencjał obrażeń, no, jest 370. Jeżeli byśmy wymienili silniki, no weźmy ten. Tak samo, zmienia nam się potencjał obrażeń, zmienia nam się siła tarczy, zmienia nam się manewrowość. Także teraz pojawia się kolejny problem. Czy będziemy szukać statku i budować taki statek, jak nam się podoba? No ja myślę, że tak, że ja raczej pod wygląd zrobię statek. Zresztą nie jest najgorzej, ponieważ no właśnie coś takiego bym chciał zbudować, tylko może kolorystycznie ciut inaczej on będzie wyglądał. No ale ma
gdzieś tam te statystyki po środku, nie? Nie są najgorsze, nie są też najlepsze. Także zmiana każdego z tych trzech modułów zmienia nam te trzy wartości. I w skrócie, kadłub, skrzydła, silnik manewrowy odpowiada za potencjał obrażeń, zasięg hipernapędu i manewrowość. Także musicie tutaj poeksperymentować, musicie zdecydować, czy chcecie iść w wygląd statku, czy chcecie osiągnąć jak najlepsze statystyki. Rdzenie reaktora oczywiście odpowiada za klasę naszego statku. Jeżeli zakupimy rdzeń klasy C, będziemy mieli statek klasy C. Jeżeli zakupimy rdzeń S, tak jak w tym wypadku, po skonstruowaniu będziemy mieli klasę S. Dodatkowo nie zapomnijcie pomalować swojego statku, jak wam się podoba. Nie wiem, czy później, raczej później tego nie będziecie mogli zrobić, więc warto by było tutaj podjąć decyzję od razu. Na szczęście tutaj malowanie w żaden sposób nie wpływa już na statystyki statku, nie? To dopiero by była przeginka. Ale zobaczcie, od razu eskę dostaliśmy. Co prawda strasznie kijowatą, ale dostaliśmy. No dobrze, weźmy go, zatwierdźmy. Nie jest najgorzej, nie? Oczywiście zasięg hipernapędu, teraz tak patrzę, manewrowość, strasznie się tutaj chowają, no ale mam tutaj statek ulepszony na maksa, ten jest kompletnie jeszcze nie ulepszony, więc będziemy musieli doinwestować. No i finalizujemy budowę. Tutaj jeszcze tylko tak na szybko się wtrącę, ponieważ przypomniało mi się w trakcie ulepszania statku wykupywania slotów. Sloty super doładowane, czy gniazda super doładowane, jak to woli. Teoretycznie mamy wpływ na ich umiejscowienie. Mówię teoretycznie, ponieważ bardzo konkretne moduły umieszczają nam te sloty w konkretnym miejscu. To znaczy, że jeżeli bym zbudował konkretnych części ten statek, to byłyby one razem. Niestety, no, bym musiał tych statków chyba zbudować z 50, żeby się dowiedzieć, jak dokładnie zrobić, żeby te sloty były razem. Czyli musiałbym dać odpowiednie skrzydła, odpowiedni kokpit, odpowiednie silniki, żeby te sloty się zgrupowały też. Tylko i wyłącznie metodą prób i błędów można to osiągnąć. Mi tu zależało na wyglądzie, dlatego no doładowane sloty są dla mnie sprawą drugorzędną. Ale zobaczcie, jaką zacną nazwę dostał. Szkoda, że te silniki ze skrzydeł, nie? Też nie zostawiają za sobą smugi. A powiem wam, całkiem zacnie się nim lata. No i w końcu możemy pomalować jak chcemy. Tutaj taki krótki przewodniczek miał to być, jak się za to zabrać, jak w ogóle zacząć z budową statków. Jeżeli nie jesteście pewni, czy o, co zbudujecie, będzie wam się podobało. Oczywiście przed budową możecie zrobić punkt odtworzenia. No i wtedy w trakcie lotu próbnego, jeżeli wam to nie pasuje,
czytać zapis. Uciekło mi słowo. To pamiętajcie, że no musicie zrobić ten zapis, musicie wczytać ten zapis w trakcie lotu, bo jak wysiądziecie na stacji, no to się wam nadpisze punkt zapisu. Mniej więcej tak się prezentuje nasz przyjaciel po maksymalnym ulepszeniu, po wstawieniu wszystkiej wszelkiej technologii, jaką posiadam. Możemy nawet tutaj sobie zmienić, ale to już tam za dużo nam nic nie da. Ponieważ Atlas się akurat z niczym nie boostuje, Atlas jest sam ze sobą, więc nie ma różnicy. Nic, 433, 313, 1377 zasięg hipernapędu i 1400 manewrowość. Jest to całkiem nieźle, nie? No, trzeba przyznać, nie jest to najgorzej. Ale przyznam się szczerze, że czekam na moment, kiedy będziemy mogli ulepszać Sentinele. Spójrz się tutaj, manewrowość 4000, zasięg 1900, no i 360 i 317. Także no, już kilka razy o tym wspominałem. Mi w statkach najbardziej zależy na prędkości. Na chwilę obecną nic chyba tego Sentinela nie pobije. No chyba, że ktoś stosuje mody, ale ja tutaj gram na wanili, się w to nie bawię. Także czekam z niecierpliwością na kolejne rozszerzenia gry, które pozwolą nam modować Sentinele. Wtedy będzie polowanie na części. Zwłaszcza, że tych części jest całe mnóstwo. No i co? No, w ten oto sposób budowaliśmy swój pierwszy statek. Mi się podoba. Tak. Teraz no niestety będzie trzeba troszeczkę poświęcić czasu, kredytów, zasobów, no i nanitów, żeby go porządnie ulepszyć. Ale myślę, że było warto, nie? Dobra, miało być króciutko, mam nadzieję, że jest króciutko, mam nadzieję, że jest też w miarę jasno. W razie jakichkolwiek pytań, pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Ewentualnie wpadajcie w środę na streama o 21:00. Będę w stanie pokazać, odpowiedzieć na żywo. A wiadomo, że jeżeli można coś pokazać, jest znacznie prościej, niż jakbym miał to opisywać. Także ja się z wami żegnam, bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.